Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Tomi Odkrywca, a przed nami tygodniowy ekspres historyczny. Omawianie zaczynamy jak zwykle od poniedziałku, będzie to 28 lutego, a skończymy na niedzieli, czyli na 6, ale już marca. Sprawdzimy, jakie święta przed nami w tym tygodniu, jakie ciekawe wydarzenia. No a teraz co? Wygodnie siadamy, kawka, herbatka, yerba, zapinamy pasy i lecimy. Lutego, poniedziałek. Dzień spania w miejscach publicznych. Nie wiadomo, kto jest autorem pomysłu uczczenia drzemki w miejscu publicznym. Święto to obchodzone jest od kilku lat w wielu miejscach na świecie. A sama celebracja publicznego spania polega głównie na zorganizowanych akcjach. Nic tak nie poprawia nastroju jak grupowe leżakowanie. Rok 1579. Biskup krakowski Piotr Myszkowski zezwolił mieszkańcom Kielc na swobodny wyrób wódki i wina, zapewniając przy tym wyłączność na produkcję w całym kluczu dóbr biskupich. Rok 1793, drugi rozbiór Polski. Wojska pruskie zajęły Częstochowę i Nową Częstochowę, a następnie obległy twierdzę jasnogórską. Rok 1944, we wsi Huta Pianiecka w powiecie brodzkim na terenie dawnego województwa tarnopolskiego doszło do masakry od 600 do 1500 Polaków. Według wyników śledztwa IPN pacyfikacji dokonali ochotnicy ukraińscy z 4. Pułku Policyjnego SS wraz z oddziałem UPA i składającym się z nacjonalistów ukraińskich oddziałem paramilitarnym. I w tym samym roku, w nocy z 28 na 29 lutego, oddział UPA przy wsparciu ludności ukraińskiej dokonał masakry 156 Polaków we wsi Korościatyn na Podolu i pobliskiej stacji kolejowej. Rok 1948. W swym pierwszym oficjalnym meczu reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn przegrała w Warszawie z Czechosłowacją 2-3. Rok 1952. W więzieniu mokotowskim został stracony były gauleiter gdańskiego NSDAP i zbrodniarz nazistowski Albert Forster. Rok 1981. Dokonano oblotu szybowca HD-52 Krokus. I w tym samym roku wprowadzono kartki na mięso i wędliny. Rok 1995. Założono Muzeum Zabawek w Karpaczu. Pierwszy marca, wtorek i zaczynamy nowy miesiąc. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Żołnierze wyklęci dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu II wojny światowej zostali należycie docenieni za walkę o Polskę. 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który upamiętnia żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Cześć i chwała bohaterom! Rok 1681. Król Jan III Sobieski wydał dekret zakazujący prawosławnym publicznego manifestowania swej wiary i domagania się zwrotu przejętych przez unitów cerkwi i klasztorów. Rok 1921. Weszły do służby trałowce ORP Czajka, ORP Jaskółka, ORP Mewa i ORP Rybitwa. Rok 1945. Operacja Pomorska. Warszawska Brygada Kawalerii przeprowadziła pod Borujskiem, obecnie Żeńsko w powiecie drawskim, ostatnią szarżę bojową w historii jazdy polskiej. Rok 1947. W Starym Teatrze w Krakowie odbył się debiut sceniczny Gustawa Cholubka. Rok 1951. W więzieniu mokotowskim wykonano wyroki śmierci na 7 członkach 4. Zarządu Zrzeszenia Wolności i Niezawisłości. Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie
Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce. Rok 1957 ukazało się pierwsze wydanie czasopisma Ekran. Rok 1982 premiera komedii kryminalnej Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego. Rok 2011 po raz pierwszy obchodzono święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I w tym samym roku w Warszawie w niewyjaśnionych okolicznościach zginęła Jolanta Brzeska, działaczka społeczna zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów. Drugi marca, środa. Dzień staroci. Starocie to przedmioty, które mają swój niewątpliwy urok. Często wiążą się z nimi jakieś ciekawe wspomnienia i historie. A sam wygląd jest niepowtarzalny. Może dziś warto przeszukać strych lub piwnicę w poszukiwaniu jakiegoś zakurzonego okazu. Rok 1831. Powstanie listopadowe. Zwycięstwo powstańców w bitwie pod Puławami. Rok 1858. Komediopisarz Jan Aleksander Fredro ożenił się we Lwowie z Marią Mierówną. Rok 1864. Cesarz Aleksander II Romanow wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim. Rok 1874. Odbyło się ostatnie nabożeństwo w kościele w Trzęsaczu, który następnie został zniszczony w wyniku podmywania klifu przez Bałtyk. Rok 1942. Z Warszawy wywieziono na egzekucję grupę 100 polskich więźniów politycznych. Prawdopodobnie zostali oni tego samego dnia rozstrzelani przez Niemców na terenie obozu pracy Treblinka 1. Rok 1956. Lawina, która zeszła z Kondratowego Wierchu w Tatrach Zachodnich, zniszczyła 2 schroniska, zabijając 5 osób. Rok 2001. Premiera filmu Przedwiośnie w reżyserii Filipa Bajona. Trzeci marca, czwartek. Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Międzynarodowy Dzień Pisarzy ustanowiony został w 1984 roku przez Pen Club. Jego celem jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Przy okazji święta organizowane są spotkania autorskie oraz wieczory literackie. Rok 1831. Powstanie listopadowe. Zwycięstwo oddziału generała Józefa Dwernickiego nad Rosjanami w bitwie pod Kurowem. Rok 1896. Około 110 górników zginęło w pożarze w kopalni Kleofas w Katowicach. Rok 1912. Biskup krakowski Adam Stefan Sapieha odbył ingres do katedry wawelskiej. Rok 1947. Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie ogłosił wyroki w procesie byłych wysokich przedstawicieli hitlerowskich władz stolicy. Ludwig Fischer, Max Daum i Józef Meigner skazani zostali na karę śmierci, a Ludwik Leitz na 8 lat pozbawienia wolności. Rok 1970. MO spacyfikowała świętokrzyską wieś Chodków Nowy, której mieszkańcy sprzeciwiali się rozbiórce nielegalnie rozbudowanej kaplicy. Rok 2001. 3 kasjerki i ochroniarz zostali zastrzeleni podczas napadu na filię Kredyt Banku przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Rok 2011. Adam Małysz ogłosił zakończenie kariery sportowej. Czwarty marca, piątek, piąteczek, piątunio. Dzień doceniania pracownika. Osoby dobrze wykonujące swój zawód
często nie są za to właściwie wynagradzane. Na szczęście istnieje Dzień Doceniania Pracownika, w którym szefowie powinni zwrócić uwagę na uczciwą pracę podwładnych. Podziękowanie może być w formie podwyżki albo złożenia wyrazu wdzięczności pracownikom poprzez zabranie ich na zabawę integracyjną. Rok 1386. Władysław II Jagiełło został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski. Rok 1846. Powstanie krakowskie. Dyktator powstania Jan Tysowski wraz z oddziałem złożył broń na granicy pruskiej i w tym samym roku wydano koncesję na budowę linii kolejowej ze Stargardu do Poznania, którą oddano do użytku 2 lata później. Rok 1931. Przywrócono nazwę miastu Lesko, dotychczas Lisko, i przemianowano powiat Liski na powiat Leski w ówczesnym województwie lwowskim. Rok 1943. Oddział Kedywu AK dokonał udanego zamachu na dowódcę posterunku Policji Porządkowej na dworcu Warszawa Zachodnia, Karla Schmalsa. Akcja Panienka. Rok 1979. Józef Glemp został mianowany biskupem diecezji warmińskiej i w tym samym roku premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Rodzina Połanieckich w reżyserii Jana Rybkowskiego. Rok 1994. Polska premiera filmu Lista Schindlera w reżyserii Stefana Spielberga. Rok 2021. Odsłonięto pomnik Jana Zachwatowicza w Warszawie. Jan Zachwatowicz. W procesie odbudowy polskich miast z wojennych zniszczeń brało udział wielu specjalistów, ale to właśnie Jan Zachwatowicz nadał tym pracom kierunek i wbrew przyjętym zasadom zdecydował o dźwignięciu zabytków z ruin. Jan Zachwatowicz urodził się w 1900 roku w Gatczynie pod Sankt Petersburgiem, w którym to mieście potem studiował w Instytucie Inżynierów Technicznych. W 1924 roku przeprowadził się do Warszawy. Nostryfikował swój rosyjski dyplom i został asystentem w katedrze rysunku odręcznego. Szybko włączył się także w pracę Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, co jest o tyle ważne, że z zabytkami właśnie Zachwatowicz już wkrótce zwiąże swoje zawodowe życie. W 1930 roku Jan Zachwatowicz porzucił katedrę rysunku na rzecz Zakładu Architektury Polskiej, prowadzonego przez wybitnego badacza historycznej architektury profesora Oskara Sosnowskiego. Zachwatowicz przez 9 lat pracował z Sosnowskim i sam później wiele razy mówił, jak ważny był to czas dla kształtowania się jego poglądów. Po śmierci Oskara Sosnowskiego we wrześniu 1939 roku Zachwatowicz przejął szefowanie Katedrą Architektury Polskiej. W czasie II wojny światowej brał czynny udział w ratowaniu i wywożeniu z powstańczej stolicy archiwów, zbiorów rysunków, dokumentacji zabytków. Zbiór rysunków inwentaryzacyjnych, jakie ze swoimi studentami sporządził przed wojną Oskar Sosnowski, stały się później bazą dla projektów odbudowy warszawskiej Starówki. W 1945 roku Jan Zachwatowicz został powołany do kierowania tworzonym biurem odbudowy stolicy. Chwilę później został generalnym konserwatorem zabytków, które to stanowisko piastował przez 12 lat. Wychowankowie i współpracownicy Zachwatowicza w licznych relacjach wspominają go jako osobę o ogromnej charyzmie i niespotykanych wręcz zdolnościach negocjacyjnych. Przydawały mu się one podobno w czasie okupacji, kiedy zdobywał pozwolenia Niemców na wywóz cennych archiwaliów. Nie straciły one znaczenia także po II wojnie światowej, kiedy to wbrew przyjętym na świecie zasadom sztuce konserwatorskiej i wbrew opinii wielu innych specjalistów, Zachwatowiczowi udało się przekonać Polaków do odbudowania zniszczonych zabytków. W obliczu bezprecedensowej skali wojennych zniszczeń, zrujnowanych 7 tysięcy obiektów architektonicznych,
nie dało się łatwo zastosować wcześniej praktykowanych zasad, choćby tych o niepodnoszeniu z gruzów zniszczonych budowli. Zachwatowicz pisał: nie mogę zgodzić się na wydarcie nam pomników kultury. Będziemy je rekonstruowali, będziemy je odbudowali od fundamentów, aby przekazać pokoleniom, jeżeli nie autentyczną, to przynajmniej dokładną formę tych pomników. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono. Odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnionego fałszu konserwatorskiego. Swoją opinię tłumaczył tym, że polskie zabytki nie popadły w ruinę tylko w wyniku wojskowych potyczek. Ich niszczenie było częścią planu zniszczenia polskiej kultury wydanym w 1965 roku tomie Ochrona zabytków w Polsce pisał: cały szereg obiektów został zniszczony przez Niemców w okresie okupacji poza działaniami wojennymi. Zniszczenia te i rabunek dzieł sztuki prowadzony naukowo przy współdziałaniu niemieckich uczonych były częścią eksterminacyjnego programu w stosunku do narodu polskiego i jego kultury. Jan Zachwatowicz okazał się orędownikiem odbudowania zniszczonych zabytków właśnie dlatego, że w nich widział podtrzymanie ciągłości polskiej kultury. Odbudowa miała być wyrazem sprzeciwu wobec działań mających polską kulturę wykorzenić. Architekt nadzorował odbudowę zabytków w Warszawie, miał swój udział w decyzji o podniesieniu z gruzów gdańskiego głównego miasta oraz szeregu rozsianych po Polsce obiektów historycznych, jak na przykład kolegiata Wiślicy, kamienice na Starym Mieście w Poznaniu czy Opolu, katedry w Gnieźnie, zamku w Malborku i innych. Wiele decyzji konserwatorskich Jana Zachwatowicza wzbudzało kontrowersje. To on postanowił, by warszawską katedrę świętego Jana odbudować w formach gotyckich, a więc bez uwzględniania licznych późniejszych przebudów. Tym samym wygląd odbudowanej świątyni jest raczej fantazją na temat jej pierworodnego wyglądu niż jego wiernym odtworzeniem. O średniowiecznej formie katedry niewiele wiedziano. Zachwatowicz konsultował projekty budowy trasy WZ, nadzorował całą koncepcję odbudowania warszawskiej starówki. Ostatnią decyzję życia poświęcił pracy nad odbudową Zamku Królewskiego, który, mimo że od razu po wojnie uznany za najważniejszy obiekt do przywrócenia, został wzniesiony na nowo dopiero w latach 70. Projekt dla zamku opracowało szerokie grono ekspertów. Obywatelski Komitet Odbudowy złożony z Komisji Naukowej, Komisji Archeologicznej i Komisji Archeologiczno-Konserwatorskiej, której przewodniczący Jan Zachwatowicz zatwierdził wszystkie projekty wykonawcze. Zmarł 18 sierpnia 1983 roku w Warszawie. Marca, sobota, dzień dentysty. Wielu boi się go niczym zjawy z najstraszniejszego horroru. Jednak sympatyczny pan lub pani dentysta naprawdę chcą, żebyśmy mieli zdrowe zęby. Święto nie tylko warto więc uhonorować ich pracę, ale może i zapisać się na wizytę. Rok 1569. Król Zygmunt II August ogłosił przyłączenie województwa podlaskiego do korony Królestwa Polskiego. Rok 1812. Napoleon Bonaparte utworzył złożony z Polaków 5. Korpus Wielkiej Armii. Rok 1953. Podporucznik Franciszek Jarecki uprowadził odrzutowy samolot myśliwski MiG-15 Bis i wylądował nim na duńskiej wyspie Bornholm. Rok 1957. Dokonano dokładnego wytyczenia granicy polsko-radzieckiej w dawnych Prusach Wschodnich, na Zalewie Wiślanym i Mierzei Wiślanej.
Rok 1984. Premiera filmu Kartka z podróży w reżyserii Waldemara Dzikiego. Rok 1993. Jarosław Kaczyński ujawnił tajną instrukcję UOP dotyczącą zakładania podsłuchów i inwigilacji partii politycznych. Rok 2006. Premiera pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Rancho w reżyserii Wojciecha Adamczyka. Szóstego marca, niedziela. I kończymy. Dzień czystego stołu. Szczególnym miejscem, gdzie zwykle dość szybko tworzy się bałagan, jest stół. W dzień czystego stołu warto zwrócić uwagę, co trzymamy na blacie i spróbować posegregować bibeloty, bo w porządku o wiele łatwiej jest się odnaleźć. Rok 1454. Król Kazimierz IV Jagiellończyk wydał przywilej inkorporacyjny, na mocy którego Prusy i Pomorze Gdańskie wcielono do Polski. Rok 1898. Na ulicę Poznania wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny. Rok 1929. Wanda Grabińska została pierwszą kobietą na stanowisku sędziowskim w Polsce. Rok 1934. Stanisław Ignacy Witkiewicz ukończył pisanie dramatu Szewcy. Rok 1942. Żołnierz AK Józef Mierzyński zastrzelił w Zgierzu w obronie własnej dwóch gestapowców. W odwecie 20 marca Niemcy rozstrzelali w mieście 100 Polaków przywiezionych z łódzkich więzień. Rok 1976. Otwarto Muzeum Karola Szymanowskiego w willi Atma w Zakopanem. Rok 1982. Zwodowano żaglowiec szkoleniowy marynarki wojennej ORP Iskra. Rok 2003. Dwóch antyterrorystów i dwóch przestępców zginęło, a 18 funkcjonariuszy zostało rannych w strzelaninie w Magdalence pod Warszawą. No i dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że się podobało, że udało się czegoś ciekawego dowiedzieć. Jak zwykle spotykamy się za tydzień. Wszystkich pozdrawiam, życzę dużo zdrówka. Pamiętajcie, niech moc was nie opuszcza i do zobaczenia. Hej!